Witam wszystkich widzów. Bohaterem filmiku jest kolejna z najbardziej modnych i lubianych ryb akwariowych, którą można kupić w każdym sklepie zoologicznym, gurami mozaikowym lub gurami perlowym, Trichogaster lery. To jest jedna z najbardziej eleganckich rybek z rodziny guramowatych, z oszalamiająco pięknym ubarwieniem. Spokojną postawą i niezwykle pięknym ubarwieniem gatunek ten zyskał ogromną popularność zarówno wśród początkujących, jak i doświadczonych akwarystów. Na początku jednak chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wcisnięciu dzwonka i ustawieniu komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnienie miłości do akwarystyki. Gurami mozaikowe pochodzą z południowo-wschodniej Azji, z Malezji, Borneo, Tajlandii i Sumatry. Zamieszkują płytkie, wolno płynące rzeki i strumienie, mokradla, kanały irygacyjne i zarośnięte jezioro z gęstą roślinnością, zwykle na obszarach przybrzeżnych. Woda w tych biotopach jest kwaśna, pH wynosi około 4,5. Po raz pierwszy gatunek opisał Blecker w 1852 roku. Początkującym akwarystom warto zwrócić uwagę na ten gatunek, ponieważ jest niewymagającym i bardzo wytrzymałym. Gurami mozaikowe, jak i wszystkie guramiowate, wyposażone są w pomocniczy narząd oddechowy labirynt, umożliwiający oddychanie powietrzem atmosferycznym. Gurami mozaikowe należą do rodziny guramiowatych, więc w akwarium mogą być trzymane w parach, chociaż lepiej trzymać w grupach z przewagą samic, aby uniknąć rywalizacji wśród samców. Na jedną próbkę potrzebujemy od 10 litrów, więc akwarium dla jednej pary powinien być powyżej 60 litrów, a w przypadku kilku par od 100 litrów. Dorastają do 12 cm, płodność osiągają w wieku od 6 do 7 miesięcy, żyją od 6 do 8 lat. Gurami mozaikowe mają owalne, wysokie, boczne, spłaszczone, srebrzysto-fioletowe ciało z dużą ilością bardzo przypominającą perły, rozproszonych plamek, rozmieszczonych jak na ciele, tak i na płetwach. Od pyska wzdłuż linii bocznej biegnie ciemna linia, zakończona większą ciemną plamą u nasady ogona. Płetwy piersiowe przekształcone wąsiki czuciowe, którymi rybki badają otoczenie. Rozróżnienie płci u dorosłych osobników jest bardzo łatwe. Płetwa grzbietowa u samców jest wydłużona i zaostrzona, a u samic mała i zaokrąglona. Poza tym u samców dolna część głowy, gardziel i początek płetwy brzusznej pomarańczowo-czerwona. Gurami mozaikowe preferują akwaria z gęstą roślinnością, z korzeniami i kryjówkami. Potrzebna filtracja i aeracja wody, ale bez silnych prądów, z tygodniową podmianą do 25%. Optymalne parametry wody. Temperatura 25-28, pH od 5 do 8, GH od 5 do 19. W naturalnym środowisku gurami mozaikowe odżywiają się niewielkimi bezkręgowcami, larwami, zooplanktonem, glonami. Karmić rybek można żywą, drobną ochotką, królecznikiem, wodzeniem, ocznikiem, artemią. Jednak potrzebne będą i pokarmy pochodzenia roślinnego. Dieta powinna być zróżnicowana i bogata w pokarmy mięsne, gwarantujące dobrą kondycję i intensywne wybarwienie ryb. Można karmić jak żywymi, tak i mrożonymi i suchymi pokarmami. Warto również zaznaczyć, że rybki lepiej rosną, kiedy dostają pokarmy żywe lub mrożone. Rybek trzeba karmić 2-3 razy dziennie w małych porcjach. Gurami mozaikowe nadają się do akwarium towarzyskiego. Można je trzymać wraz z innymi gurami łatami, żyworodkami, kiriskami, skalarami, neonami, kardynałkami, wyższykami. Nie poleca się natomiast trzymać ich wraz z wielonkami i rybkami drapieżnymi, dużymi pielęgnicami, pielęgnicami z jezior Malawi i Tanganyika. Rozmnażanie. Rozmnażanie gurami mozaikowych jest bardzo łatwe. Właśnie dlatego to jest gatunek odpowiedni dla początkujących akwarystów, którzy chcą się nauczyć rozmnażać rybki. Są zdolne do tarła w ogólnym akwarium. Bodźcem do tarła służy podmiana części wody na świeżą i podwyższenie temperatury o 2-3 stopnie.
Lepszy efekt uzyskamy, rozmnażając podzielnym akwarium. Zbiornik tarliskowy powinien mieć około 25 litrów. Do akwarium rzucamy drobnoliczne rośliny pływające, które będą potrzebne samcom przy budowie pienistego gniazda oraz zapewnią samicę schronienie po tarle, gdy same zacznie odpędzać od gniazda. Poziom wody w tarlisku powinien być około 15 cm. Przed planowanym tarlem rodziców obficie karmimy przez około 2 tygodnie żywymi lub rodzonymi pokarmami. Do zbiornika tarliskowego przynosimy samca, a jak zauważymy na powierzchni gniazda z pianki, wpuszczamy samiczkę. Po zakończeniu budowy gniazda samec przestaje ścigać samiczkę. Tarlo odbywa się pod gniazdem pozycji pionowej. Samec obejmuje ciałem samiczkę, ustawiając się pod nią. Manewrując płetwami piersiowymi, obraca się wraz z samiczką tak, że samiczka leży do góry brzuchem pod gniazdem, jednocześnie wyciskając ikrę, która unosi się w kierunku gniazda. Opadające jajeczka samec korpularny zbiera w pysz i przynosi do gniazda. Cały proces powtarza się kilkukrotnie. Podczas tarla samica składa około 2000 jaj. Po tarle samiczkę przynosimy do innego zbiornika. Samca natomiast zostawiamy w tarlisku do wylęku, który następuje po około 24 godzinach. Jak narybek zacznie pływać, samca również przenosimy do innego zbiornika. Poziom wody obniżamy do około 10 cm, a do tarliska z narybkiem wrzucamy kilka ślimaków, które zjadają resztki pokarmu i kubki narybku, tym samym czyszczą wodę. Narybek bardzo drobny. Pokarm startowy to pierwotniak mantofelek. Narybek rośnie bardzo szybko. Karmić trzeba często około 5-6 razy dziennie. W pierwszym tygodniu oświetlenie powinno być włączone przez całą dobę. Bardzo ważne jest, że pokarm dla narybku był dostępny cały czas w małych ilościach. Po 6-7 dniach można już karmić artyną. Woda w akwarium z narybkiem powinna być zawsze czysta. Potrzebne są ciągle drobne podmiany. Zachęcam do obejrzenia filmika obowiązki akwarysty sprzątania, którym pokazuję, jak ja to robię w akwarium na rybki. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawiać pod filmikiem. Dziękuję bardzo. Do widzenia.